Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Ignacego Dudkiewicza, Pastwisko. Jak przeszłość, strach i bezwład rządzą polskim kościołem. To jest świeżutka kobyła, którą Ignacy Dudkiewicz, mój gość, napisał. Również jesteś redaktorem naczelnym magazynu Kontakt. Jesteś wierzącą osobą, jesteś katolikiem. Magazyn Kontakt to jest pismo katolickie, tzw. lewicy katolickiej. Tutaj Mirek Wlekły, utytułowany reporter, bardzo no, tak zgrabnie, ale mocno napisał, że Dudkiewicz stworzył studium rozkładu polskiego kościoła. To aż tak źle jest z tym kościołem, z twojej perspektywy, z perspektywy człowieka, który jest w środku tej instytucji. Jeżeli mówimy o instytucji, to z całą pewnością to znaczy Kościół w Polsce jest w bardzo, bardzo, bardzo głębokim y, kryzysie, już od jakiegoś czasu, ale ten kryzys się pogłębia. A wydaje się, że ci, którzy tą instytucją kierują, czyli powiedzmy, jej tejże instytucji urzędnicy niższego, czyli księża i wyższego szczebla, czyli biskupi, y, nie do końca sobie zdają sprawy z tego, co się dzieje, więc prą cały czas w tym samym kierunku. Ja od razu za, za, zastrzegam, że mówiąc o Kościele, tutaj będę się zawsze odnosił do, do hierarchii kościelnej, bo, bo, no tak bo nie, się, tak nie będzie imimy. to rozmowa o wierze i o ludziach bieżących, tylko tu tak gwoli wyjaśnienia. Udało ci się porozmawiać z tymi niektórymi, przynajmniej możliwymi polskiego kościoła biskupami, co nie jest łatwe. W tym wypadku też wcale nie było. Ze 140, e... których zaprosiłem ostatecznie, z 11 rozmowy się odbyłem. Zbierałeś materiały przez ile czasu do tej książki? Materiały zbierałem ponad dwa lata. tak. Czyli dużo, długo mieli panowie czasu, żeby się określić. Rozpo... Na no Jakimś takim dobrym wstępem i w ogóle też nie, no tak się złożyło, że ta książka w czasie się pojawiła w księgarniach. Bo dzieją się rzeczy, które, 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 które można powiedzieć, że są uzupełnieniem tej książki. Rozpoczyna tą książkę rozmowa z arcybiskupem Marianem Gołębieskim. To jest nieżyjący już dzisiaj, zmarły kilka tygodni temu e, biskup, arcybiskup Wrocławski. E, dosyć mroczna postać przez się w ogóle, nie? Polskiego Kościoła, chyba jedna z tych takich którymi, o których się najgorzej myśli, myśląc o tych złych, zepsutych biskupach. Się ze mną? Nie przez przypadek, chyba był on też pierwszym, który znalazł się w jakichkolwiek oficjalnych watykańskich karach za no. tuszowanie pedofilii i co więcej do dziś jest najsrożej ukaranym ze wszystkich spośród tych kilkunastu biskupów polskich, których dosięgły jakiekolwiek, no, ja będę się upierał, że zdecydowanie zbyt łagodne kary ze strony Stolicy Apostolskiej, No to Gołębieski został ukarany najostrzej co też o czymś świadczy, ale rzeczywiście jest to postać no, na wskroś no, negatywna po prostu w, w najnowszej historii kościoła w Polsce i to mimo tego, że w przeciwieństwie do kilku innych biskupów, o których dużo piszę w, w tej książce, nie była to nigdy postać fundamentalnie ważna dla kształtu kościoła w Polsce. To znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś myślał o biskupach w pierwszej dekadzie XXI wieku, no to pierwsze, który mu przychodził do głowy, to był Gołębiewski. On raczej był gdzieś w tle, ale był jednocześnie głęboko przesiąknięty formacją i stylem funkcjonowania jego kolegów i instytucji. I na tyle dobrze to przyswoił, i na tyle też dobrze przyswoił pewne Specyficzne uwarunkowania wrocławskiej diecezji związane z jego poprzednikiem, kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, no, że robił rzeczy absolutnie niemożliwe do usprawiedliwienia. Złe języki mówią, nazywają to, to środowisko stanią Gulbinowicza. No, z, czy złe języki? No, to jest pewien opis. No, złe języki, no to, to jest pewien opis, być może jest to. Nie, ja słyszałem określenia też klub homoseksualny, coś w no, I to też wszystko jest, wszystko, wszystko jest bliskie. Znaczy, wszystko jest prawdziwe po prostu. Tak? To znaczy, kardynał Henryk Gulbinowicz, i tu akurat w przeciwieństwie do jego właśnie następcy, arcybiskupa Gołębieskiego, był potężną. I fundamentalną postacią Kościoła polskiego przez dekady. I był jednym z kluczowych rozgrywających, zarówno rozgrywek personalnych. Oczywiście jego wpływy się niekiedy ścierały z wpływami innych, czy z wpływami arcybiskupa Kowalczyka, czy z, z wpływami biskupa, później arcybiskupa, ostatecznie kardynała Dziwisza, czy, czy z wpływami Glępa. Oczywiście mówimy przede wszystkim o czasach powyszyńskich. No mm. Póki był wyszyński, to trudno, żeby ktokolwiek z nim realnie. Konkurowa na wpływy. Jeden z księży, z którymi rozmawiasz w tej książce, to jest wypowiedź anonimowa i ten cytat, bo, chyba nie pomylacie, on jest krótki, bo, bo, bo rzuca na, na, właśnie na to środowisko, o którym wspominasz, Kowalczyk, Dziwisz, Głódź, Gulbinowicz itd. Tak, tak dalej, że to jest to prawdziwe pokolenie JP2. Bardzo mi uderzyło to sformułowanie, bo ono było zawsze używane w stosunku do tych młodych ludzi, którzy gdzieś po śmierci papieża nie wiem, są jakimiś takimi naturalnymi spodkobiercami jego myśli są tym nowym pokoleniem, które będzie niosło tą pamięć o papieżu Polaku i ten katolicyzm w Polsce będzie umacniało, a ludzie ze środka kościoła niestety patrzą to trochę inaczej. Tak, rzeczywiście to jest wypowiedź jednego z duchownych, którzy, jednego spośród tych, którzy poprosili o anonimowość w trakcie rozmów ze mną. I on rzeczywiście mówi, że prawdziwym pokoleniem mi są ci biskupi, którzy zostali właśnie hierarchami polskiego kościoła za pontyfikatu Jana Pawła II i który które to lata bardzo długiego przecież pontyfikatu no umeblowały i nadały taki, a nie inny kierunek polskiemu kościołowi właśnie na, na kolejne dekady. Tak? Teraz kolejni z tych biskupów odchodzą na emeryturę, jest ich coraz mniej, coraz więcej. Do powiedzenia mają biskupi z czasów pontyfikatu czy Benedykta XVI. Czy z, czasów, czy z czasów już Franciszka, ale to jest proces bardzo powolny, no bo choćby nowo wybrany przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, no biskupem został za Jana Pawła II. A dlaczego znalazł się w Polsce? No znalazł się w Polsce, bo Benedykt XVI jedną z pierwszych rzeczy, które zaczął robić po objęciu tronu Piotrowego, to było czyszczenie Watykanu z wpływów lobbyby polskiego. Tak? To znaczy Wojda jest jednym z tych, którzy w ramach desantu mm -hmm. kurii rzymskiej obejmowali kolejne diecezje, diecezje w Polsce. Oczywiście pierwszym, najbardziej znamiennym przykładem takiego desantu jest sam Dziwisz, ale Wojda też jest przedstawicielem tego kierunku. I w tym sensie... Jest to, jest... to forma kary, nie? To jest tak, co kary, kary są zasłania, nie? Co odstawienia od... Formalnie to jest oczywiście awans, tak. no bo, bo z, gdzieś tam z pośredniejszej, a nie fundamentalnej roli w kuli rzymskiej staje się człowiek władcą i panem na, na określonym terenie. No Wojda dostał jedną metropolię białostocką, teraz z braku laku dostał drugą metropolię, czyli metropolię gdańską. Dziwisz dostał no, tradycyjną i bardzo taką prestiżową, przynajmniej w skali polskiej. Mhm. A po Janie Pawle II no też po prostu prestiżową archidiecezję krakowską, ale oczywiście jest to rodzaj zesłania, jest to zresztą mechanizm, który działał nie tylko za Benedykta XVI. No, i najbardziej emblematycznym przykładem takiego sposobu działania z czasów Jana Pawła II jest oczywiście biskup Juliusz Pec, który, dla którego objęcie diecezji w Łomży bo jeszcze zanim został arcybiskupem poznania, z czego jest najbardziej znany, no to to samo dokładnie, czyli jeżeli chodzi o molestowanie kleryków, dokładnie, tak samo zachowywał się, się w Łąży. Czyli w jego rodzinnej diecezji, no ale z pozycji członka najbliższego dworu trzech kolejnych papieży, z pozycji członka sekretariatu synodu generalnego biskupów i, i wielu innych takich funkcji, które istotnych pełnił w Watykanie, będąc tam, bardzo istotną postacią w momencie wyboru Jana Pawła II na, na Karola Wojtyły, na papieża Jana Pawła II, on był najważniejszym polskim duchownym w Watykanie, mającym najszersze wpływy. No to to, że czter, już cztery lata później został no, biskupem, nic nie mam do łąży, no ale w skali świata, nawet w skali polski, mało prestiżowej i mało istotnej diecezji, no, było klasycznym zesłaniem przez rzekomy, rzekomy awans. No i ta praktyka jest, jest obecna zresztą do dzisiaj. I to, to nowe pokolenie od P2, o którym tutaj mówimy, w, w tym innym, takim nowym, też świeżym kontekście, no nie, nie, nie są to osoby, które, o których, no, to, to są to osoby, o których można powiedzieć, że mają wiele za uszami z pewnością, w bardzo newralgicznych kwestiach, jak choćby ochrona młodych w kościele. No, i ten wspomniany na początku arcybiskup Marian nie nieżyjący już, z którym prowadzisz taką no, miłą rozmowę. Dla Państwa, którzy nie, nie znają być może tej, tej historii, to, to w naszym filmie, moim i Tomasza, tylko nie mów nikomu, który wyszedł 5 lat temu, to już będzie prawie, no, jest on jedną z tych czarnych postaci. Zamieszaną w ten cały proces przenoszenia jednego z takich chyba, chyba najlepiej udokumentowanego, najbrutalniejszego chyba pedofila wśród polskiego kleru, czyli byłego księdza Pawła Kani. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, epatować, jakie są jego dokonania, natomiast no, oboje chyba się zgodzimy, że, 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 że ta postać to jest no, wyjątkowo brutalny przestępca. Był. No to jest, arcybiskup Gołębieski jest jednym, jednym z tego tercetu y, późniejszego biskupa kaliskiego y, Edwarda Janiaka i biskupa bydgoskiego Jana Terawy którzy go przenosili z parafii na parafię, y, no wiedząc tak naprawdę, jakie są zarzuty wobec niego, bo to nie były zarzuty, które polegały na, na, na donosach do, do y, nieprzychylnych kościołowych dziennikarzy, tylko to były doniesienia z policji, on był zatrzymywany przecież we Wrocławiu, gdzie nagabywał chłopców, Uznaleziono ono niego pornografię w jego komputerze. No więc tam było wiele przesłanek, zanim się zaczęły gdzieś naprawdę straszne rzeczy. No mimo tego był przenoszony. I ty rozmawiasz z tym człowiekiem, dzisiaj po tych tylu latach, kiedy no, ten kościół przeszedł jakiś jednak wstrząs przynajmniej. Ja nie mówię, że przeszedł z, zmiany jakieś wielkie, bo nie do końca jestem o tym przekonany. Przeszedł małe. Przeszedł to, to... raczej małe. Y, stało się to, czym też na początku mówiłem, że kościół, ci hierarchowie kościelni dużo mówią, używają ładnych słów. Opowiadają bardzo zgrabnie o swoich planach, zamiarach i, i o tym, co już się za chwilę wydarzy, i to się niestety często nie dzieje, i to jest kolejny przykład. Natomiast wydawać mi się mogło, że człowiek, który już jest na emeryturze, może był emerytowanym biskupem, jak z nim rozmawiałeś, no mógłby sobie pozwolić na chwilę jakiejś refleksji, takiego głębszego wyjrzenia w, w tą sprawę. A tutaj mam do czynienia z człowiekiem, który no, no, nie ma sobie w zasadzie nic do zarzucania. Tak? No i mówi to zupełnie wprost, bo o ile ja rzeczywiście przyjąłem taką powiedzmy to dziennikarską no. taktykę, że będę z nim rozmawiał, w taki sposób, żeby pozwolić mu się wygadać, żeby przez te dwie godziny naszego spotkania spróbować zrozumieć jego. Rys mentalnościowy tego, skąd się wziął, jak wyglądała jego formacja, kim był w momencie naszej rozmowy, jak myśli o tym, do czego się, do czego się przyczynił. Więc nie chciałem go, nie przyjąłem taktyki nieustannego dociskania go do ściany kolejnymi faktami, które przecież. Znał dużo wcześniej niż ja, właśnie, no bo, no bo znał je jako po prostu przełożony Pawłakani. Więc, ale jednocześnie, no, oczywiście nie mogłem mu nie zadać kilku kluczowych pytań. Między innymi zadałem mu pytanie, czy, ma sobie, czy czuje, że ma sobie coś do zarzucenia w sprawie księdza Pawłakani. No i wprost odpowiada, że nie, że, że, że niczego. Że poinformował przecież Stolicę Apostolską. Mimo że zrobił to pięć albo sześć lat po tym, jak doszło po jego pierwszym zatrzymaniu Pawłakani, przez policję, kiedy już wiadomo było, że mamy do czynienia z no z przestępcą seksualnym, i kiedy już istniał watykański obowiązek zgłaszania wszystkich takich spraw do stolicy apostolskiej, więc to, było to, to jest po prostu kłamstwo. To znaczy on tak naprawdę zrobił to ze zdecydowanym opóźnieniem. Mówił, że w zasadzie to wszystko, za wszystkie przenoszenia między parafiami i między diecezjami, no bo. Paweł Kania też na jakiś czas właśnie wylądował w Bydgoszczy pod opieką byłego biskupa pomocniczego Archidiecezji Wrocławskiej, wspomnianego przez ciebie Jana Tylawy. Też już odwołanego, też tak. w kontekście jakby to, to tych, też tych W samym, tym samym kontekście, tak. No to on odpowiedział, że za to wszystko tak naprawdę odpowiadał biskup Janiak, który był jego biskupem pomocniczym odpowiedzialnym za wikarych. No, ale, to, 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 ale jednocześnie twierdzi, że biskup Janiak oczywiście został zaszczuty przez media. Tak naprawdę to, to był wspaniały tak biskup, no czyli ta historia się kompletnie rozkleja. Rozkleja się również w tym kontekście, że oczywiście ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy zgłaszać taką sprawę do Watykanu, czy nie, podejmuje Metropolita. Ostateczną decyzję o tym, czy zgodzić się na przeniesienie księdza z diecezji do diecezji, podejmuje Metropolita. Więc Gołębieski tutaj próbuje unikać odpowiedzialności, próbuje w sposób zupełnie, zupełnie skąd nieudolny. Tak, no ale jeżeli go pytam też o to, czy, czy według niego te kary, które go spotkały, watykańskie, są, są uciążliwe, no to odpowiada że nie, no bo w zasadzie jakie inne życie pokutne prowadzi biskup, jakie, jakie życie prowadzi biskup emeryt, jeśli nie, jeśli nie pokutne, tak? Mm -hmm. I mówi to, kiedy rozmawiamy w jadalni, która jest wielkości mojego mieszkania, tak? znaczy, ja mieszkam z żoną i dwójką dzieci, mniej więcej na takim teraz na jakim on mnie przyjmował przy, przy, przy stole na kawie i serniku, nie? I to jest, to jest to jego życie pokutne, tak? Na Ostrowie Tumskim, tuż obok katedry, w której zresztą został pochowany, no co uważam za, skan, po, po za skandaliczną opowiem, absolutnie. Nie, za, tak. no to jest absolutnie skandaliczna decyzja jego następcy, czyli arcybiskupa Józefa Kupnego, no który, tak się składa, właśnie został wybrany wiceprzewodniczącym polskiego tak. biskupatu No i tu też dochodzimy do tej twojej oceny, że ile w polskim kościele się zmieniło, tak? To znaczy powstały pewne procedury, powstały pewne mechanizmy, powstały pewne systemy prewencji. Część biskupów nie większość. Powiedziałbym, że nie większość, ale część biskupów rzeczywiście zrozumiała skalę tego problemu, jego systemowy charakter. Dotyczy to raczej wydaje mi się, wciąż mniejszości. Ale tak naprawdę zmiana mentalnościowa jest tak nieprawdopodobnie powolna, że musimy tu mówić o jakimś, no albo Chorendalnej obstrukcji albo horrendalnym oporze materii. Tak? To znaczy, tak naprawdę wszystkie istotne zmiany, które wpływają na to, że dzisiaj znacznie mniej biskupów kryje pedofilów, jeżeli chodzi o nowe sprawy, nie chodzi mi o rozliczanie historii, ale jeżeli chodzi o nowe sprawy, znacznie mniej biskupów chroni sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci, wszystkie takie zmiany przyszły do Kościoła Polskiego z zewnątrz. Tak? To znaczy, jedną z tych zmian jest to, że Watykan za papieża Franciszka ogłosił rozmaite dokumenty pozwalające znosić takich biskupów z urzędu, i w Polsce też to się zaczęło powoli tak. dziać. Po drugie, został zmieniony kodeks karny, i każde niezgłoszenie takiej wiarygodnej informacji do prokuratury po prostu jest przestępstwem karnym, ściganym z urzędu przez państwo polskie. To, czy robiła to za zbigniewa obry, to jest inna kwestia, ale formalnie takie zagrożenie zaczęło się pojawiać. No i trzecie to zewnętrzne, zewnętrzne, zewnętrzny wpływ, który sprawił, że jakiekolwiek zmiany w polskim kościele instytucjonalnym w tej sprawie zaszły. No to jest oczywiście presja społeczna i medialna, też coraz większa gotowość osób skrzywdzonych do tego, żeby ujawniać swoje krzywdy. Oczywiście jestem ostatni, który chciałby kogoś namawiać, żeby to robił wbrew sobie. No to jest heroiczny wybór, mhm. żeby coś takiego ujawnić, a przynajmniej bardzo trudny, tak? Więc to, ale coraz więcej osób to robi, tak? znaczy tych ujawnień jest coraz więcej. No i te, ta, 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 ta sytuacja, w której te trzy czynniki, czyli Watykan, zmiany w kodeksie karnym i presja medialno-społeczna, no to wymusiło jakieś zmiany, ale jak pokazują przykłady, właśnie arcybiskupa Wojdy Kupnego czy Gołębiewskiego, ale te Kupnego i Wojdy są nawet jeszcze troszkę bardziej znamienne, no bo, bo one się tak, wydarzyły wczoraj dosłownie. Tak, znaczy no, bo to są jakby dopiero co wybrani. Temu, nie? Do, dopiero co wybrani szefowie polskiego episkopatu, tak? No i no Kupny, to... który Przewodniczy tej liturgii pogrzebowej, tak? Tej, tej mszy. No i też snuje tę samą Jest tam, jest na, tej, na, 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 na tej ceremonii, są również inni biskupi, przecież to nie jest tak, że to jest tylko jedna osoba. Ciebie to dziwi w ogóle, bo z tobą mi się przypominają obrazki właśnie z tego momentu, kiedy, z czasu, kiedy kręciliśmy te, te, ten pierwszy film z, z moim bratem. I, I dwa przykłady przypomnę. Jeden w trakcie kręcenia, kiedy, kiedy zajmowaliśmy się wątkiem, wątkiem księdza Franciszka Cybuli. O której sprawie wiedzieliśmy doskonale, bo, bo też mam te nagrania do dzisiaj. Chłopak, który zgłaszał tą sprawę, zgłaszał ją w Kurii Gdańskiej. Wiedzieliśmy, że arcybiskup Głódź dokładnie o tym wiedział. Że taka sprawa jest, że te zarzuty są, że to nie są pojedyncze zarzuty, że one są bardzo prawdopodobne. No to jak umarł w trakcie kręcenia tego filmu Franciszek Cybula, no to kto przewodniczył liturgii? No, oczywiście arcybiskup Głódź, no. tak jakby się nic nie działo. Nie? Tak. Więc... Inna sprawa, to pamiętam już po tym, opublikowaliśmy film. Biskup z kolei bydgoski, ten Jan Tyrała, który uczestniczył w przenoszeniu księdza Pawłami. Słowem się nie odniósł do tych zarzutów, które się w tym filmie do niego pojawiły. Absolutnie żaden komunikat się nie pojawił. A pamiętam, tydzień czy dwa tygodnie po premierze filmu byliśmy w bo była tam jakaś impreza i rozmawialiśmy z urzędnikami miejskimi, którzy nam opowiadali, o tym, że jakby do filmu się nie odniósł, natomiast tydzień czy dwa po, 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 po premierze naszego filmu rozesłał do wszystkich kościołów bydgoskich i kazał odczytywać list, w którym oburza się na to, że władze miasta ograniczyły mu podjazd pod, pod kurię bydgoską i od teraz szanowny pan biskup musi swoje szanowne 4 litery 20 metrów na nogach przetransportować do, do budynku kurii, a wcześniej miał pod samym, pod samym potem. miał miejsce parkingowe. No to pokazuje, jak... jak ja mam wrażenie, że, że się nic się nie się zmieniło, karytety, nie? Że nie? to jest że jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Zaraz wrócę do pytania, czy mnie to dziwi, ale też warto podkreślić, że arcybiskup wspomniany przez ciebie Głódź też jest ze stajni Gulbinowicza. No tak, tak? Tak, to znaczy tak, był, tak, Był jego kierowcą przez lata, a on skądinąd jest jedną z tych postaci, która ogniskuje w sobie kilka różnych układów, bo on również przez ileś lat był, był z kolei w Rzymie, pozostawał w kręgu y, w, osób będących pod wpływem y, żapapeca, szedł pewno, sam ciągnął za sobą kolejnych protegowanych, więc to też jest taka osoba, która te różne układy, które niekiedy się ścierały, niekiedy wspierały, niekiedy współpracowały, on akurat w jakiś sposób łączył swoją, swoją osobą. No jest to jedna z kolejnych takich fundamentalnie skompromitowanych postaci Kościoła w Polsce, chociaż dodałbym jeszcze, że no ile głód jest w karach, Gołębiewski był w karach i dlatego też kojarzymy te osoby tak najgorzej, no to warto według mnie podkreślić, że są również biskupi, którzy nie, nigdy nie zostali objęci watykańskimi karami i prawdopodobnie nigdy nie zostaną objęci watykańskimi karami a myślę, że są mroczniejszymi tak naprawdę jeszcze postaciami niż gołębieski i niż, niż Głódź. Tak? No i mam tu oczywiście na myśli przede wszystkim dwie osoby, czyli kardynała Dziwisza i arcybiskupa Kowalczyka, którzy no, odegrali być prawdopodobnie jeszcze bardziej negatywną rolę w tych, są, wszystkich, mm. w tych wszystkich procesach. A oni są nietykalni dlatego, bo, 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 bo ważniejsze jest spuścić na po papieżu Polaku, tak? bo to, to są osobne, to... no, zwłaszcza dziwisz, no, jakby dziwisz to. Wiadomo, że to jest przedłużenie papieża w ogóle w Polsce. Narcybiskup Kowalczyk, może mniej tak, mniej tak wizualnie, ale no sam fakt, że był tym nuncjuszem stolicy apostolskiej w Polsce przez, przez ileś tam w ogóle lat, nie 20 wiadomo. Dwadzieścia kilka, tak. Co się nie zdarza w ogóle w świecie, zdaje się. Tak. To, jest, to tego, jest absolutny tak? event, Znaczy, to jest jeden, jeden z powodów to jest spuściznania na powód drugiego, i to, że to są postaci, no jednak symboliczne dla jego decyzji personalnych, to jest po prostu jego bardzo, bardzo, bardzo bliscy współpracownicy y, obaj. Y, a po drugie, y, dlatego, że po prostu ogromnie dużo wiedzą. Tak? To znaczy, mamy do czynienia z osobami, które widziały tyle, i uczestniczyły w tylu sprawach i w tylu y, aferach tak naprawdę i w tylu tuszowaniach, że już zwłaszcza do tych. Czy to, to dziwisza z czasów watykańskich, tak, który na poziomie kościoła globalnego ma kolosalną wiedzę w sprawach Degolado, Golado, Groera, no, tych wszystkich nazwisk, które globalnie z kolei się najgorzej kojarzą w kontekście wykorzystywania seksualnego dzieci przez ludzi kościoła, no że to też ich chroni. Tak, to znaczy, to są po prostu wciąż osoby zbyt wpływowe i uderzenie w które jest, jest po prostu groźne. Tak? To znaczy, Benedykt XVI był w stanie Dziwisza się pozbyć z Watykanu, ale nie wydaje się, że był w stanie go, go, go ukarać. No i teraz wszyscy raczej myślę czekają, aż kardynał Dziwisz... No, nie to, że mu czegoś szczególnego złego życzę, no ale jest starszym człowiekiem. No, ludzie w tym wieku po prostu w którymś momencie umierają. Więc w przewidywalnej przyszłości kardynał dziwisz e, umrze. No i obawiam się, że zostanie również pochowany z honorami w katedrze. I tu wracam do pytania, o to, czym mnie dziwi pochowanie Gołębiowskiego w katedrze. E, Dziwi mnie odrobinę, bo zawsze się zastanawiam, kiedy biskupi zaczną podejmować jakieś decyzje w Polsce, choćby z zarządczej pragmatyki, takiej komunikacyjnej pragmatyki. Niekoniecznie z powodu zmiany mentalnościowej, tylko im się to po prostu komunikacyjnie, wizerunkowo, by się zwyczajnie opłacało, żeby go ale pochować. Co, ale może, im się, może im się już dzisiaj nie musi opłacać, bo skoro są tam, chyba w zeszłym, pod koniec zeszłego roku było jakieś badanie, które pokazało, że dla raptem 2%, chyba jeśli dobrze mówię, 2%, 2 wiernych uważa w ogóle biskupów polskich za jakiś, za jakiś autorytet. No tak, no. mają posłuch, no to jest jakieś w ogóle pomieszanie, mam wrażenie. Ale, ale jednocześnie wciąż mają czego bronić, nie? zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mówimy... Ale o... czego mają bronić? No, swoje... Swoich przywilejów, no, swoich swoje... włości, tak, swojego wygodnego dokładnie życia? Dokładnie tak. No a ponieważ są w takim a nie innym wieku, widzą już na horyzoncie swoją też wiekę emerytalną i moment, kiedy przestaną być, kierować Kościołem, to to jest jakaś taka perspektywa, w której jeszcze da się tego bronić. No bo oczywiście w dłuższej perspektywie Kościół w Polsce po prostu to straci. Tak? Prędz... To, się mu... to się musi wydarzyć i to się wydarzy. Kościół będzie miał mniej pieniędzy, mniej wiernych, mniej księży, mniej wpływów, mniej autorytetu, mniej władzy. Tego wszystkiego będzie mniej. Ale póki co, jeżeli mówimy jeszcze o najbliższych pięciu latach, to da się to odrobinę spowalniać. Nie? No i sytuacja, w której poprzednik Głębiowskiego, czyli kardynał Gulbinowicz, nie został pochowany w katedrze, ale za oczywistą decyzją stolicy apostolskiej. Po prostu Watykan zabronił go chować w katedrze, bo również prawdopodobnie miał wiedzę jeszcze szerszą niż my na temat tego rozmaitych przewin Gulbinowicza związanych mm. i z no właśnie z homolobby w, w diecez, archidiecezji wrocławskiej i z tuszowaniem pedofili i z wielce prawdopodobną świadomą współpracą ze służbą bezpieczeństwa w czasach PRL i tak dalej, no to no, no to Gulbinowicz nie został pochowany, a Gołębieski został jakby nigdy nic, tak, mimo tego, że był jego następcą i kontynuował jego politykę, jeden i drugi został ukarany oficjalnie za tego samego księdza, tak, za, za, za księdza, za księdza Pawłakanie, byłego już, tak. No i to jest, to jest sytuacja no dosyć jednak horrendalna, chociaż od w, Drugi raz wracając do twojego pytania, no, nie, rzeczywiście nie, 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 jest, nie jest ona zadziwiająca. Tak? Znaczy, to jest niestety sytuacja, której należało się spodziewać, również dlatego, że arcybiskup Kupny no, nie jest znany z tego, żeby był tym metropolitą wrocławskim, który zrobił porządki po swoich dwóch poprzednikach, tak? Znaczy, ja rozumiem, że to jest... No ale to też podobnie jak, jak szef Episkopatu Nowy Wojda, no, który przejął kurię gdańską i w zasadzie jakby nie było sprawy, nie? No i oczywiście zgoda, że obaj przejmują... A przejm przejmował ją po głudziu, no, po, po którego odwołania się naprawdę już wszyscy... Do, domagali, bo, bo byli, odwołani, bo byli nawet wierni, tak? którzy przecież musieli się posunąć do tego, żeby zdaje się wykupić tak stronę w jakimś poczytnym dzienniku rzymskim, tak. po to, żeby kuli rzymskie po prostu do papieża dotarło, że są ludzie w, Bydgosz w Bydgoszczy, w Polsce tak zdesperowani. No, że w ten sposób próbują dotrzeć gdzieś do, do głowy kościoła, żeby posprzątała, bo. bo no. Ale dodajmy, że nie posprzątała. tak? To znaczy, w tej sprawie Franciszek doczekał do emerytury arcybiskupa no arcybiskupu. Tak, tak. Głódź przeszedł, przeszedł na emeryturę i dopiero pół roku później został objęty, objęty karami. Oczywiście można się zgodzić, ale nie widzę powodu, żeby im współczuć, ale można się zgodzić, że zarówno kupny, jak i Wojda objęli. Chorendalnie trudne decyzje, bo absolutnie zdemolowane pod wszelkim, każdym możliwym względem przez swoich poprzedników i pod względem niewyjaśnionych spraw dotyczących przemocy seksualnej, i pod względem relacji wśród kleru diecezjalnego i pod względem relacji ze świeckimi i tak dalej. to są horendalnie trudne decyzje, sprzątanie po takich, po takich gościach jak Gulbinowicz, i Gołębieski czy Głódź. We Wrocławiu jeszcze nawet trudniejsze dlatego, że Gulbinowicz i Gołębieski tam byli, tak? Oni nie mieli zakazu przebywania na terenie swojej diecezji, więc ten Kupny nawet gdyby miał sprzątać, rozbijać układy powstałe za ich rządów i tak dalej, nawet gdyby chciał, to miałby jeszcze na głowie dwóch emerytów mieszkających w innych budynkach kurialnych na tym samym Ostrowie Tumskim, tak? Wojda znalazł się w o tyle odrobinę wygodniejszej sytuacji, że Głódź musiał się wyprowadzić z Gdańska, kiedy, kiedy Wojda obejmował, obejmował diecezję, być może zresztą był to jakiś jego warunek przyjęcia tej, tej diecezji, no bo, bo też nie jest wielką tajemnicą, jak się przyłożył ucho tu i ówdzie, że Wojda nie był pierwszym wyborem, nie był pierwszym pytanym biskupem, tylko nikt nie chciał sprzątać po głudziu, a zwłaszcza nikt nie chciał sprzątać po głudziu. Z głodziem za głową, tak? Znaczy, z dyszącym, mu, dyszącym mu w kark. No i oczywiście można się zgodzić, że to jest bardzo trudne zadanie, ale można się też zgodzić, jakby tu się absolutnie z tą zgadzam, że ani jeden, ani drugi nie jest w stanie temu tak trudnym zadaniom podołać. A skoro nie są w stanie posprzątać swojej decyzji, w której mają pełnię władzy ostatecznie, i gdyby chcieli, to mogą. Rozmaite rzeczy rozbić, rozmaite rzeczy wyjaśnić, rozmaite rzeczy pozgłaszać tam, gdzie trzeba, czyli do Watykanu i do prokuratury w tym samym czasie e, i tak dalej. E, a jednak tego nie robią i ten porządek nie następuje i te układy trwają, i ludzie, którzy byli lojalni wobec Głódzia, e, wciąż o, e, obrastają w apanarze, mimo że na przykład część swoich parafii uzyskali po prostu w ramach procederu. No, w Kościele to jest nazywane ofiarnością, no, ale tak naprawdę po prostu jawnie korupcyjnego. W sposób młodzieży, żeby dostać dobrą pa, parafię, trzeba było przywozić dobre koperty. No otóż to. E, no to jeżeli oni sobie nie radzą z posprzątaniem decyzji, w której mają władzę, no to Pokładanie jakiejkolwiek nadziei, że będą przewodniczącymi episkopatu w tak trudnej sytuacji kościoła instytucjonalnego w Polsce, i to nie jest tak, że ja biadolę nad tą sytuacją, bo to musi runąć, ale, ale obiektywnie z punktu widzenia instytucji i jej menedżerów, no sytuacja jest krytycznie trudna. Tak? I mamy oto gości, którzy się nie sprawdzili na bardzo trudnym odcinku, i są teraz, no to teraz może. Może wam się uda na w skali ogólnopolskiej. No nie, no nie uda się. Tak? Znaczy to, to po prostu nie ma szans wyjść. E, I nie wyjdzie. Tak? Znaczy zarówno Wojda, jak i Kupny będą z bardzo miałkimi, żadnymi, prawdopodobnie ukrytymi prze, szefami polskiego episkopatu. A obawiam się, że jeżeli będą zabierać głos, to tym gorzej. No, Ale używasz słów, że, że, że nie byli w stanie nie dali rady, to sugeruje, że próbowali coś przynajmniej robić. No pytanie, czy w ogóle próbowali, czy oni może nie chcieli nic robić. No, nie, wiedzieli, znaczy... jak jest i jakby uznali, że status quo trzeba zachować. I... No, Zgoda. I... Milczenie, milczenie. No wiesz, no, stara metoda kościoła, no, hierarchów, no. Pomilczeć, przeczekać, może ucichnie, może się sam nie, to... samo wyciszy, Samo się załatwi, ludzie zapomną. Jeżeli tak zabrzmiała moja wypowiedź, to słusznie zwracasz na to uwagę. Nie, Bo jakby ja pytam. Ale słusznie. Słusznie zwracasz na to uwagę. Bo nie, nie mam... wiem, czy znasz tych biskupów. Znaczy zarówno... Udało Ci się z nimi nie, kiedyś porozmawiać. Zarówno Wojda, jak i kupny od, odmówili mi, mi spotkania. Niestety. Żałuję, zwłaszcza z punktu widzenia dziś, dnia dzisiejszego, kiedy, kiedy zostali przewodniczącym, wiceprzewodniczącym polskiego episkopatu. Ale nie no zgoda, to jest to, że mm. mówienie, że im się nie udało, rzeczywiście się mogłoby to sugerować, ale myślę, że w olbrzymiej części oni się nie zdecydowali w ogóle wejść w zwarcie z tego typu układami, no bo one są, one są trudne do rozbicia. Ja to rozumiem, no ale jeżeli ktoś jest niezdolny do tego, no to. Prawdopodobnie nie powinien brać na siebie, na siebie takiej odpowiedzialności. Nie, bo póki co, nie jest tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby został arcybiskupem czy biskupem. Nie, nie, tak? nie, no, żeby. Po pierwsze, jest coraz więcej księży, którzy odmawiają zostawania biskupami, bo wiedzą, że to jest teraz po prostu cholernie trudna robota. Już to nie jest tak jak 20 czy 30 lat temu, że to jest pewien. Wtedy też byli księża, którzy odmawiali, bo z różnych powodów. Niektórzy z powodów pobożnych i nic niepobożnych, ale, ale odmawiali. Ale teraz ta liczba wzrasta i to wiemy. Zarówno w skali Kościoła globalnego, jak i, jak i Kościoła polskiego no bo, bo to po prostu to już nie jest ta historia jak 20 lat temu, kiedy zostawa, zostanie biskupem oznaczało, no właśnie wygodne życie, przywileje, panarze, wpływ, władzę, szczyt kościelnej kariery, no teraz to jest zaraz jeżeli ktoś teraz zostanie biskupem a potem jeszcze nie daj Boże obejmie diecezję, mhm. no to oznacza, że przez kolejne 20 lat będzie się mierzył z tym, że ma puste seminarium i nie wiadomo co zrobić z jego budynkiem, nie ma nowych sił właśnie księżowskich więc nie ma powoli komu sprawować sakramentów trzeba łączyć parafie, sprzedawać kościoły, radzić sobie z tym, że coraz mniej się może z tym właśnie, z tym o czym mówiłem, z tym wielorakim mniej. Tak? To znaczy, jeden z rozdziałów w książce Pastwisko zatytułowałem Mniej, no bo to jest według mnie taka perspektywa, która właśnie czeka biskupowa, zwłaszcza nowych biskupów w Polsce. Więcej i tak samo jest w przypadku Gdańska, tak, tak jak mówię, no, Wojda nie był pierwszym wyborem, ale wiemy, że przynajmniej, znaczy ja też wiem na podstawie moich rozmów i moich źródeł, że przynajmniej kilku biskupów wcześniej odmówiło. Przejęcia, przejęcia władzy w Gdańsku, no bo o ile coraz więcej, jest, są dwa mechanizmy równolegle, znaczy coraz więcej księży odmawia zostawania biskupami, a coraz więcej biskupów pomocniczych odmawia zostawania metropolitami, czy, czy ordynariuszami diet, mniejszych diecezji, tak? i to jest sytuacja, która którą wcześniej jednak raczej ma, to raczej były wyjątki, tak? a to powoli staje się coraz, coraz szersze zjawisko, no bo to naprawdę jest horrendalnie trudne, tylko to nie jest powód do współczucia, tak? To znaczy, biskupi bardzo i cały kościół instytucjonalny bardzo pracowicie, no, pracowicie zapracował na, na taki, a nie inny stan. No, no tak, no i trzeba się z tym mierzyć. A czy to nie jest tak, że, że tak naprawdę w pewien sposób tym głównym odpowiadającym za to, jak źle jest z tą hierarchią kościelną w Polsce, jest ten najwybitniejszy z Polaków, Jan Paweł II? który z jednej strony no, tego ducha katolicyzmu gdzieś mocno napompował jego pontyfikat w Polsce, ale z drugiej strony no to pokolenie JP2, czyli tych, yy, tych biskupów, o których tu wspominaliśmy, którzy się rozeszli po, po tym polskim kościele, którzy nimi rządzi, którzy nim rządzili przez lata, jeszcze rządzą, choć część już odeszła, to że to nie jest jednak ta prawdziwa spuścizna papieża, który w taki sposób prowadził też tą politykę kadrową. No. To znaczy myślę, że spuścizna Jana Pawła II dla polskiego Kościoła ma dwa fundamentalne elementy. Jeden element to jest taki, że no jego pontyfikat był takim elementem nakręcającym siłę kościoła w Polsce, tak, zarówno symboliczną, jak i liczebnościową, jeżeli chodzi o liczbę wiernych, liczbę powołań kapłańskich itd. Tak tak? To znaczy, to życie od pielgrzymki do pielgrzymki, która zawsze była masowa, zawsze wiadomo, było do kogo się odwołać w sprawach jakkolwiek spornych, jak nie wiem, akcesji do Unii, tak, i tak dalej. No to to było coś, co, co budowało. Taką potęgę symboliczną, kulturową, również polityczną kościoła, kościoła w Polsce i w jakiś sposób również rozleniwiło biskupów, tak? bo jak to mówi jeden z moich rozmówców w książce, no biskupi w Polsce przez lata ograniczali się do pełnienia roli ministrantów, tak? a kiedy zabrakło tego, któremu mieli posługiwać przy ołtarzu, no to nagle się okazało, że jeszcze przez jakiś czas są w stanie nieustannie go cytować, go przypominać i do niego się odwoływać, ale po jakimś czasie i to przestaje działać, no i, w, i nagle zostają z pustymi rękami, znaczy zostają hmm. kompletnie bezradni na poziomie takim intelektualnym, strategicznym, ideowym, myślenia o kierunku, jakiejkolwiek wizji e, i też radzenia sobie z nową rzeczywistością, no która, bądźmy szczerzy, no od 2005 roku, tak, minęło już prawie 20 lat od śmierci Jana Pawła II, Trochę się w Polsce, Europie i na świecie zmieniło i również trochę się zmieniło w kościele powszechnym i również w podejściu polskiego społeczeństwa. No a polscy biskupi cały czas próbują działać tak jak wcześniej, tak? Znaczy, no bo przecież kiedyś to działało i może jak do tego wrócimy, to będzie, to będzie znowu tak pięknie jak za czasów ich, już może nie młodości, ale, ale powiedzmy, wcześniejszego etapu życia. Nie? No, no nie będzie, oni są niezdolni po prostu intelektualnie również do tego, żeby, żeby sobie z tą nową sytuacją poradzić, bo z wielkimi pomnikami Ale elektronych. Kto ktoś się nauczył zasłania. tej frazy, nie? że każda krytyka, która się przez te, od początku lat 90. pojawiała, choć wtedy to w ogóle była bardzo taka nieśmiała ta krytyka. No, była obrana zawsze za atak na Kościół, i to było takie hasło wytrych, które zamykało wszystkim mediom tak naprawdę usta, bo jak tylko ktoś zadał za dwa, trzy niewygodne pytania, to stało po łapkach takim hasłem, i było mu przyklejana łatka jakiegoś antychrysta, antyklerykała. Zgoda. No i dlatego i tym drugim elementem fundamentalnym schedy Jana Pawła II, jego dziedzictwa dla Kościoła w Polsce, jest dokładnie jego polityka personalna i to, jakich ludzi obsadził ostatecznie swoim. Podpisem na, na decyzjach w Polsce zarówno przed, jak i zwłaszcza po 1989 roku. Tak? I oczywiście prawdą jest, że, im, że fundamentalną rolę w tych procesach personalnych odegrał również Stanisław Dziwisz i Józef Kowalczyk. Prawdą jest. Że w ostatnich latach pontyfikatu, ostatnich, ale pamiętajmy, że ten pontyfikat był jednak bardzo długi, ale w ostatnich latach pontyfikatu no Jan Paweł II już o niewielkiej liczbie rzeczy faktycznie decydował. Tak? znaczy Nie przez przypadek ksiądz Stanisław Dziwisz, czy później biskup Dziwisz, miał przydomek papież chce w Watykanie. Tak? No, bo on wchodził do apartamentu ze już ledwo funkcjonującym, bardzo ciężko chorym człowiekiem, wychodził i mówił papież chce, żeby. No a nikt nie wiedział oczywiście, czy papież w ogóle cokolwiek powiedział, czy to powiedział, czy resztę sobie ksiądz Dziwisz sam wymyślił, bo uh -huh. realizował swoją wolę. I on w tym sensie od pewnego momentu pełnił rolę takiego wicepapieża. Tak? Znaczy on ileś decyzji nie wiemy, czy, czy podjął Karol Wojtyła, czy Stanisław Dziwisz, ale mówimy tu o ostatnich latach. Tak? Co oczywiście nie zdejmuje odpowiedzialności za wybory personalne z wcześniejszych lat z Jana Pawła II. No i oczywiście były to wybory fatalne, tak? no bo Jan Paweł II był papieżem, dla którego krytyka Awansu na biskupów był, była po pierwsze, i w największym stopniu zgodność światopoglądowa, doktrynalna z bardzo ostatecznie konserwatywnym rozumieniem nawet doktryny katolickiej. Tak? Znaczy, to jest coś, z czego sobie rzadko zdajemy w Polsce sprawę, ale Jan Paweł II był konserwatywny nawet jak na biskupa rzymskokatolickiego. Oczywiście to jest konserwatywna grupa jako całość, uh -huh. ale Jan Paweł II był konserwatywny wśród konserwatystów. Tak? To, to nie jest tak, że Jan Paweł II nie był nie był krytykowany w kościele na świecie. No to szerzej o tym pisze Mirek Wlekły w książce Nie nasz papież, gdzie właśnie opisuje jak świat patrzył na tego naszego. Największego, kochanego rzekomo wszędzie na świecie, papieża. To jest oczywiście bzdura, tak nie było. Jan Paweł II od samego początku swojego pontyfikatu był również szeroko krytykowany, również w Kościele. Ale jednocześnie bardzo ostro i jednoznacznie nie pozwalał na pluralizm tej myśli i debaty w Kościele. Więc swoimi decyzjami personalnymi sankcjonował swoją. A nie żadną inną wizję dbania o doktrynę priorytetów, skupienia na kwestiach etyki seksualnej, bioetyki w dużo mniejszym stopniu, na przykład tego, czym zajmuje się papież Franciszek w większym stopniu, czyli ubóstwa, klimatu, ekologii, wykluczenia ekonomicznego, relacji globalnych itd. Ale to, a to są lewackie absurdy i. Tak, i oczywiście Dla Współczesnego konserwatysty niestety nie, nie, nie do przyjęcia czasem. Przynajmniej nie, fundamentalny, nie tak więc, więc to był kluczowe kryterium. Tak? To znaczy, jeżeli ktoś się zgadzał z Janem Pawłem II w sprawach dotyczących aborcji, y, homoseksualizmu, celibatu księży, kapłaństwa kobiet itd., itd., no to miał wtedy, wtedy szansę. Jeżeli w którejkolwiek z tych spraw wygłaszał choćby delikatne wątpliwości, nie, nie było żadnej możliwości, żeby został, żeby został biskupem. No a czynienie osobami odpowiedzialnymi za los zarówno wspólnoty, jak i instytucji potakiwaczy, no, to nie jest coś, co, 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 co kiedykolwiek służyło jakiejkolwiek instytucji, tak? No, znowu, nawet z takiego mhm. pragmatycznego punktu widzenia. Na no, drugim kryterium, połączy się lojalność, tak? To znaczy, Jan Paweł II. Lubił, zresztą jak każdy papież, tak, powoływać na biskupów ludzi, których zna, których ufa, z którymi współpracował w Watykanie. Tak, znaczy bardzo wielu z tych biskupów no, to są ludzie, których on poznał w Watykanie. Tak. No Józef Kowalczyk, któremu zaraz po 70., bo Józef Kowalczyk znalazł się w Watykanie wcześniej niż, niż Jan Paweł II, tak, zaczął tam pracować. Jako podwładny Juliusza Peca, jako jego bardzo bliski współpracownik w, w sekretariacie Synodu Generalnego Biskupów i wy również razem współpracowali w takim zespole do spraw kontaktów stolicy Apostolskiej z rządem PRL. No to jak tylko w 1978 roku Jan Paweł II objął stolicę Piotrową, no to uczynił Józefa Kowalczyka twórcą i szefem sekcji polskiej w Sekretariacie Stanu, czyli w tak umownie rzecz ujmując, rządzie watykańskim. No to jest bardzo prestiżowa tak naprawdę funkcja i ważna w momencie, kiedy papieżem zostaje Polak. Tak? Mm -hmm. W każdym innym kontekście nie jest aż tak ważna, ale w tym kontekście, kiedy papieżem zostaje Polak, to jest dosyć istotna funkcja. No i zostaje ten Józef Kowalczyk. Jest jaki jest. No w 89 roku, kiedy następuje zmiana polityczna w Polsce, no to Jan Paweł II wymyśla, że właśnie tego Józefa Kowalczyka uczyni nuncjuszem apostolskim. Polsce, tak, To znaczy Józef Kowalczyk sam wspomina, że odpowiedział wtedy Janowi Pawłowi II, ale ojcze święty, przecież dla mnie to są Himalaje. No i problem polega na tym, że ja się obawiam, że Jan Paweł II odebrał to jako godną podziwu pokorę, a nie mm -hmm. trzeźwoocennej sytuacji. Tak, znaczy, tak naprawdę to była trzeźwoocenna sytuacji. Znaczy Józef Kowalczyk bez żadnej kondycji chciał wchodzić... No, ale na Ale trzeba by na pewno w no, w swoim przybocznym uczynił Stanisława Dziwisza. No, więc... To też nie jest I najwyższy naj, naj... kaliber jednak I To zawsze plan, był jego na, nie... najbliższy współpracownik. No. Tak? Nie, no więc ja, cho... jest może jednak w, 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 w zgodzie z zasadą mierny, ale... Ale wierny, tak, ja tak, wie... tak, tak. Dlatego mówię o, o, o znaczeniu lojalności, tak? o znaczeniu tego, że kogoś znał, komuś ufał, bo ktoś go nie... Bo ktoś go nie, nie, nie zawiódł wcześniej. Mm. Ale to są też takie rzeczy trudno uchwytne, ale obecne w, w wspomnieniach tych biskupów: tak? że to oni byli taką grupą dziwisz, kowalczy, krakoczy, i oni wszyscy trzej pomijają w tych, w tych historiach Peca, który też był w tej grupie. Tak? W tej grupie, którzy na przykład udawało im się wywozić na powód drugiego z Watykanu na Narty. Tak trochę potajemnie i że spędzali czas albo na wycieczki górskie, tak? No i tu później sobie siedzieli przy ognisku, śpiewali, i tak dalej. To są takie rzeczy, które ja rozumiem, że budują relacje, ale w przypadku zarządcy wielo, znaczy ponad miliardowej społeczności, takiej instytucji, mm. globalnej instytucji, nie wydaje mi się, żeby to, że z kim się śpiewało piosenki turystyczne przy ognisku, powinno być głównym kryterium delegowania tej osoby na, na, na ważne stanowiska, tak? A Kowalczyk, no, tak jak mówiłeś, był sam Kowalczyk mówi, że nie zna drugiego przykładu nuncjusza apostolskiego tak długo urzędującego w jednym kraju, e, to jest jeden element, no bo zwykle Watykan właśnie często zmienia nuncjusze, właśnie po to, że on musi być trochę takim kontrolerem, musi być jakoś niezależny od tych układów, a im dłużej jest, no tym bardziej no, wchodzi w terenie. On <coughs> głównym kadrowym w Polsce. On absolutnie głównym kadrowym w Polsce na ponad 20 lat i co więcej, to jest drugi element. Jeden to jest to, że tak długo był nuncjuszem, a no drugie to to, że był nuncjuszem we własnym kraju. Poza Włochami to się w zasadzie nie zdarza. Rzeczy się we Włoszech nuncjuszami są tradycyjnie Aha. Włosi. We wszystkich innych krajach świata jest, jest inaczej. Znaczy zawsze nuncjuszami apostolskimi są ludzie z zewnątrz. Przynajmniej narodowościowo. Tak? A w Polsce mamy sytuację, że nuncjuszem apostolskim przez wiele lat zostaje Józef Kowalczyk. E, a kto zostaje jego następcą? No owszem, Włoch. Arcybiskup Celestino Miliore, ale pracownik nuncjatury, wcześniej przez lata pracownik nuncjatury w Polsce, który był nawet tym, który witał w progu nuncjatury apostolskiej nowego nuncjusza arcybiskupa Józefa Kowalczyka. On później awansował, później objął rozmaite mhm. funkcje w innych miejscach świata, już w samodzielne placówki dyplomatyczne, no ale to też był wcześniejszy współpracownik Kowalczyka, tak, nawet jeżeli Włoch, tak, ale więc to jest jakaś, to jest jakaś horrendalna historia. Ona była argumentowana w ten sposób, że no, na ten wyjątkowy czas przełomu Politycznego tego stawania się państwa polskiego na, trochę na nowo, tej geopolitycznej zawieruchy, takiej niepewności, i też zamyślonej przez Jana Pawła II i zadanej Kowalczykowi do zrealizowania reformy administracyjnej kościoła w Polsce, no, że potrzebny jest ktoś, kto nie wiem, perfekcyjnie zna język, kulturę, kościół w Polsce, tych Aha. ludzi i tak dalej. No ale o ile jeszcze to nie jest według mnie dobra argumentacja. Tak? Znaczy, według mnie to nie byłyby wystarczające argumenty, żeby uczynić Polaka nuncjuszem apostolskim w Polsce. Ale nawet jeśli, no to to nijak nie tłumaczy tego, że to trwało tyle czasu. Tak? Znaczy w międzyczasie Jan Paweł II zmarł, Polska weszła do, Unii, do NATO, do Unii Europejskiej, jakby sytuacja się ustabilizowała, Związek Radziecki upadł, znaczy, jakby reforma administracyjna Kościoła została dociągnięta do końca. Nic tu się nie zgadza. Tak? Znaczy... Więc wydaje się, że to nie był jedyne kryterium, no i że później dosyć kluczowym kryterium tego, że Kowalczyk pozostał wciąż nuncjuszem, było to, że było to bardzo wygodne, bo można było podejmować najważniejsze decyzje personalne, no w bardzo niewiele par oczu, no przede wszystkim te dwie pary oczu, czyli Stanisława Stasia Dziwisza i Józefa Józia Kowalczyka. Brzydko niektórzy mówią kapciowego, ale zostawmy te plotki. Dziękuję Ci bardzo, Ignacy. Książka Pastwisko jest od dzisiaj w księgarniach. Jeden z egzemplarzy, które tutaj na naszym stole są, jest już podpisany i będzie dla naszych patronów w kwietniowych losowaniach, będziemy, czuć za chwilę. I dziękuję Ci bardzo, Ignacy. Dzięki. Do zobaczenia. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.